Siemanko, słuchajcie dzisiaj bardzo szybko i bardzo konkretnie, otóż Photoshop Beta wypuścił nową funkcję narzędzia AI, czyli generatywnego wypełniania i zobaczycie, że to co dzisiaj Wam pokażę to naprawdę rewelacja. Ja jak to robiłem, wiecie co, nie będę o tym opowiadał teraz, tylko pokażę Wam w Photoshopie, zapraszam serdecznie, dzisiaj naprawdę fajny temat. OK, kiedy ja już mam otwartego Photoshopa Beta, o tym musicie pamiętać, że to działa na tą chwilę na Photoshopie Beta, więc jak to zainstalować, jak mieć u siebie Photoshopa Beta, o tym już nagrałem ostatni odcinek, jeden z ostatnich odcinków. Więc jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, to obejrzyjcie właśnie ten film, który wyświetlam gdzieś tutaj na górze, jako zakładkę. Obejrzyjcie początek tego filmu, gdzie zobaczycie dokładnie, jak zainstalować. Jeżeli macie już zainstalowanego Photoshopa Beta, możemy przejść do rzeczy. Ja mam wgrane cztery zdjęcia właśnie w Photoshopie i zobaczcie. Pierwsze zdjęcie to jest zdjęcie jakichś dwóch kobiet siedzących gdzieś tam w parku. I do tej pory AI podpowiadało nam, co możemy zrobić. Czyli jeżeli wzięliśmy na przykład las co do zaznaczania, tutaj wyświetla nam się taki mały pasek, możemy wybrać obiekt, możemy usunąć tło tak dalej itd. itd. Jeżeli chcielibyśmy coś dorysować na zdjęciu, nie jest to żaden problem. Wystarczy, że właśnie wybierzemy sobie lasso, narysujemy jakiś kształt. Ja zrobię to bardzo szybko, bardzo niedokładnie, więc efekt nie może być jakiś super rewelacyjny, ona też trzeba poświęcić trochę precyzji. Natomiast ja to zrobię zdecydowanie szybko i wpiszę na przykład stop road sign. Tutaj musimy wpisać frazy po angielsku, ponieważ w języku angielskim na tą chwilę działa właśnie ten generative fill. W Photoshopie, klikam sobie, generuj, i w tym momencie Photoshop zaczyna tworzyć nam naszą wypisaną frazę w sposób graficzny. Oczywiście, ja to przyspieszę, żebyśmy nie musieli na to czekać. I jak widzicie, dał nam znak stopu w tym miejscu, i nawet wyszło to całkiem nieźle, powiem szczerze. Photoshop, oczywiście, daje nam zawsze trzy opcje. Możemy ich generować więcej, wystarczy, że klikniemy w tym miejscu: generuj, wygeneruje nam kolejne trzy, kolejne trzy, i tak aż do skutku, aż otrzymać efekt, który chcielibyście otrzymać. Więc jeżeli klikniemy sobie w kolejny, zobaczymy, jak jest druga i trzecia opcja. W tym przypadku, pierwsza opcja jest dla mnie jak najbardziej poprawna. Tworzy się to oczywiście na nowej warstwie, w każdym momencie możecie to wyłączyć, usunąć. Usunąć część, jakkolwiek cokolwiek chcecie. Ale to, co wprowadził teraz Photoshop, to zobaczcie, usunę sobie na chwilę tą warstwę i mamy oryginalne zdjęcie, jakie pobraliśmy z internetu lub też zrobiliśmy sami. Nowe narzędzie działa z narzędziem kadrowanie, czy też Crop Tool. I to narzędzie jest tutaj na pasku i teraz, jeżeli je wybierzemy, możemy sobie skadrować nasze zdjęcie w sposób dowolny. Możemy je wydłużyć, możemy je wyszerzyć, jak. ]kolwiek. Możecie zmienić proporcje też dowolnie, tak? Czyli możecie wpisać na przykład, że chcecie, by to zdjęcie było 4 do 5, czyli było w sposób taki na Instagrama, czyli bardziej w pionie niż w poziomie. Więc jeżeli chcemy zrobić tutaj jakiekolwiek zmiany, to właśnie w tym narzędziu, w CropTool, od razu na starcie, ja sobie to zresetuję, czyli wyczyszczę. Usunę i teraz zobaczcie. Naciskacie kropkę, pojawia wam się coś takiego i pojawia wam się od razu taki pasek. Macie możliwość tutaj już zmienić proporcje, jak również macie możliwość wpisać proporcje i zmienić je tu u góry. I teraz to co ja bym chciał wam pokazać to to jakie możliwości daje właśnie to narzędzie. Teraz kiedy chcielibyśmy na przykład zrobić z tego zdjęcia 16 na 9. To, jeżeli zrobilibyśmy zwykłe kadrowanie, no to musielibyśmy jakąś część zdjęcia uciąć, czyli moglibyśmy uciąć tu nogi tym kobietom, albo uciąć głowy, co nie jest zbyt dobre, bo okej, okay, zostawiamy tą, ale ta druga ma ucięte pół głowy, dlatego że no niestety tak działa kropel. Ale jeżeli chcemy teraz czyszczę jeszcze raz i robię 16 na 9, mamy środek naszego zdjęcia. I teraz przytrzymanym klawiszem Alt rozciągam sobie całkowicie aż. Pokryje mi całe zdjęcie. I zobaczcie, mamy białe boki tego, dlatego, że tam już nie ma naszego zdjęcia. Tam nasze zdjęcie się skończyło, ponieważ było innych wymiarów. To, co mamy nowego w Photoshopie, to właśnie tutaj wypełnienie. Standardowo był background, ale możemy zmienić właśnie na rozszer... rozszerzenie generatywne, które jest nowością. W Photoshopie. Jeżeli wybierzemy sobie rozszerzenie generatywne, możemy kliknąć albo w ten ptaszek tutaj, albo w generuj, co nam łatwiej. Efekt jest ten sam, czyli Photoshop rozciągnie to zdjęcie i dorysuje części boczne naszego zdjęcia. Więc jak klikam i zobaczymy, jaki otrzymamy efekt, a właściwie dostaniemy trzy, jak zwykle trzy propozycje od Photoshopa. Zobaczmy, co otrzymamy. Mamy efekt otrzymany i zobaczcie, co tutaj dostaliśmy. Nasze zdjęcie, które tak naprawdę. Zobaczcie, dorobiło nam dokładnie te deski, które pasują kształtem, pasują liniami, pasują perspektywą. Dorysowało nam park. Mamy trzy oczywiście opcje, więc możemy je sobie zmienić. Zobaczcie, zmieniają nam się tu struktura drewna. Efekt rewelacyjny i bardzo fajnie nam to zrobiło. Oczywiście zdjęcie jest dokładnie w formacie 16 na 5. I teraz przejdźmy dalej. Jeżeli chcielibyśmy to zdjęcie dodatkowo zmienić i chcielibyśmy dorysować sobie jeszcze więcej. Chcielibyśmy dodać głowę tej pani, dodać część naszego zdjęcia. Chcielibyśmy po prostu większe zdjęcie. Co robię? Klikam, generuj i zobaczmy, co tym razem. Czy Photoshop poradzi sobie z głową? Czy to nie będzie dla niego problem, że zrobi jakieś dziwadło? Bo do tej pory często się tak zdarzało. Sprawdźmy. Ach, nie, wiem, czy to widzicie? Ja jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczony tym, co nam pokazuje Photoshop. Sprawdźmy sobie kolejne opcje. Mega realistyczne. Naprawdę lepiej sam bym tego nie zrobił, a jeżeli chciałbym to zrobić, to poświęciłbym na to zdecydowanie więcej czasu. Jest jeszcze oczywiście trzecia opcja, tu mamy bardzo rozstrzelone włosy, nie jest to najlepsza opcja, ale pierwsze dwie Mega, mega do użycia, więc jak dla mnie super. Przejdźmy sobie do drugiego zdjęcia. Mamy nasze zdjęcia naszej kobiety. Zrobiliśmy gdzieś sobie na, na po prostu na polanie, albo ściągnęliśmy i chcielibyśmy to zdjęcie troszkę poprawić. Chcielibyśmy, dlatego że mamy w kwadracie, a chcielibyśmy je zrobić bardziej na przykład szersze i wyższe. Chcielibyśmy po prostu większe to zdjęcie użyć sobie gdzieś na Facebooka, albo na bloga, albo gdziekolwiek. Więc wybieram sobie crop tool. Proporcji nie będę żadnych dodawał, więc dorysuję sobie automatem takie elementy, jakie potrzebuję. W pierwszej kolejności kliknę Enter, żebym zmniejszył dół naszej, żeby nasza pani, nasza kobieta była bliżej krawędzi naszego zdjęcia. I teraz zobaczcie, co możemy zrobić. W pierwszej kolejności chciałbym, żeby na górze naszego zdjęcia dorysował Photoshop i prawdopodobnie dorysował coś według swojej wizji, ale możemy tutaj dopisywać swoje frazy. I na przykład, jeżeli wpiszemy tu mountains, to zobaczmy, co otrzymamy, jeżeli klikniemy Enter. <laughs> Widzicie to, co ja, prawda? Czyli niesamowicie dobrze zrobione tło. Nie dość, że jest ten field of blur, czyli tak naprawdę odległość. Jeżeli im dalej tym widzimy, to po prostu bardziej rozmyte. Jak dla mnie super. Mamy oczywiście trzy opcje, więc możemy sobie wybrać taka, jaka nam odpowiada. Ja zostanę przy tej opcji. I teraz kolejna rzecz. Dorysujmy sobie gdzieś tutaj na dole, na przykład, niech to będzie jezioro. No dobrze, mamy kobietę, mamy ją oczywiście odbitą w naszej wodzie. Nie jest to super rewelacyjnie, bo nie jest jakoś bardzo rozmyta. Poza tym, ma zmienioną, widzicie tutaj, kończynę. Przejdźmy sobie na kolejne zdjęcie. Tu już, re tu, tu już jest rewelacja. Tu już jest rewelacja. Widzimy, że zrobione jest to świetnie. Mamy odbicie, mamy cień, mamy rozmycie. Generalnie ja jestem mega zadowolony z tego efektu. Mamy oczywiście trzecią opcję. Trzecia opcja nie jest najlepsza więc ta druga opcja jest jak dla mnie najbardziej odpowiednia i teraz możemy sobie przejść ponownie do crop tool. i chcielibyśmy zmienić proporcje tego zdjęcia na 16 na dzień. Sprawdźmy czy jest to możliwe więc zaznaczę sobie taki zdecydowanie większy obszar i kliknę po prostu rysowanie. Ok, nie jest źle. Oczywiście, gór dużo nie dorysował, bo ucieliśmy mu dość dużo. Natomiast to i tak jest całkiem niezły efekt, ponieważ możemy teraz do tego całego tła dorysować. To wygląda całkiem nieźle. Nawet lewa strona jest tutaj zasłonięta górą, jest jakaś część, która jest niewypełniona. Możemy sobie tu dodawać kolejne i kolejne rzeczy. Jak dla mnie, to i tak jest niesamowity rezultat. Przejdźmy do kolejnego zdjęcia. Mamy tutaj zwykłego niedźwiedzia, w zwykłej gdzieś właśnie scenerii leśnej i chcielibyśmy to zdjęcie zrobić też w formie 16 na 9 albo nawet lepiej. Chcielibyśmy zrobić to w formie 4 na 5 i chcielibyśmy, żeby nasze zdjęcie dorysowało górę i dół. Możemy w każdym momencie sobie poprosić o to, żeby Photoshop na przykład dorysował nam większość góry. Czyli klikam generuj. Zobaczmy, dodał nam w tej sytuacji tutaj nasze zdjęcie. Dodał nasze drzewa mamy tą możliwość oczywiście edycji tego mamy możliwość generowania ponownego jeżeli nam się to nie podoba ale jest całkiem nieźle jeżeli chcielibyśmy teraz ponownie na przykład na dole zmienię sobie tutaj na proporcje wyczyszczę i chciałbym gdzieś tutaj na dole po prostu ponownie dopisać na przykład lake and wood nie wiem co nam wyjdzie Mamy wodę, jest całkiem nieźle nasz. Oczywiście niedźwiedź jest rozmyty, więc jest bardzo fajnie to wygląda. Mamy tutaj kolejne jezioro, kolejną jakąś wodę. Gdzieś to uciekło, to łód, to drewno, natomiast samo, sama woda i samo odbicie drzew jest naprawdę bardzo dobrej jakości, więc jestem zadowolony z efektu i mogę to spokojnie dalej wstawić na Instagrama, bo wygląda to bardzo dobrze. Ostatnie, co Wam chciałem pokazać, to zdjęcie zrobione... Samemu, dla mojego psa, dla psa w mojej kurtce, chciałbym tutaj zmienić, chciałbym wstawić po prostu sobie gdzieś to zdjęcie na jakiegoś Facebooka albo Instagrama. To zobaczcie, że też mogę to zrobić samemu i zmienić nieco wygląd tego zdjęcia, ponieważ teraz było troszkę nudne, po prostu gdzieś na jakimś piasku, na jakiejś wydmie, gdzieś tutaj w środku, w centrum Polski. Ale chciałbym zrobić zdjęcie takie, jakbym robił to gdzieś na przykład w górach, więc wystarczy, że wcisnę narzędzie do kadrowania, Wezmę sobie gdzieś tutaj górę, wysunę właśnie wyżej i wpiszę Mountains. I boom! Moje zdjęcie zmieniło zupełnie charakter. Zobaczcie, że mamy oczywiście trzy opcje, więc możemy je sobie przełączać, żeby zobaczyć, jaki efekt możemy sobie uzyskać. Dla mnie ten jest rewelacyjny, i zobaczcie, jak łatwo można zmienić zdjęcie. Z takiego, gdzie mieliśmy tylko las, gdzie nie mieliśmy żadnego backgroundu, żadnego tła. Po prostu po dodaniu czegoś takiego nasze zdjęcie wygląda zupełnie inaczej. Chciałbym tylko wykadrować odpowiednio i chciałbym, żeby wykadrować sobie w formie 4 na 5, czyli gdzieś w takiej formie, żeby mój pies był widoczny, a jednocześnie bym mógł dodać właśnie górę i dół, by bardziej pasowało mi na Instagrama, gdzie tam zdjęcia są bardziej pionowe. Więc tu nic nie muszę wpisywać, wystarczy, że kliknę generuj. Okej, okay, okej, okay. nie jest źle. Możemy przejść do kolejnego zdjęcia i jeszcze do jednego. Ja generalnie jestem bardzo zadowolony, jeżeli chciałbym usunąć ten cień, też nie ma problemu, wystarczy, że to zaznaczę i kliknę generuj i Photoshop usunie nam tutaj ten cień. Wygląda to jak cień mój, gdzie robię zdjęcie psu, ale samo zdjęcie od czegoś takiego do efektu czegoś takiego w dwie minuty, rewelacja. Co o tym myślicie? Nie wiem jak Wy, ale ja się świetnie bawiłem przy robieniu różnych fotomanipulacji, właśnie na zdjęciach, które generalnie pobrałem z internetu, i tam tworzyłem nowe scenerie, dopasowywałem nowe kolejne elementy, i dla mnie rewelacja już w tym momencie, a jest to cały czas. Poprawiane, upgradeowane, już nie mogę się doczekać, kiedy wejdzie to w pełnej wersji do wersji Alfa, czyli do wszystkich Photoshopów, które mają użytkownicy i nie muszą pobierać Photoshopa beta. Jeżeli Wam się podoba materiał, zostawcie mi gdzieś na dole komentarz. Subskrybujcie, lajkujcie, będę wiedział, że te materiały Wam się podobają. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdecznie i do zobaczenia przy kolejnym odcinku, już niedługo. Cześć.